Cześć Arosy! Słuchajcie, sam w to nie wierzę, ale tak, mój kanał Ciara Usago istnieje już rok. Nagrałem przez rok 2018 ponad 70 filmów dla was, ale też dla mnie, bo uwielbiam to robić i chcę robić tego coraz więcej i coraz lepiej. I to jest rok, rozumiecie? To jest rok! Jesteśmy razem już rok. Przybyło was ponad 23 tysiące, albo już 24, jakoś tak. 20 parę tysięcy ludzi. Przecież to jest bardzo dużo. Naprawdę. Nie spodziewałem się ponad 20 tysięcy po roku. Myślałem, że dojdę gdzieś do 5. Przysięgam. Mówię szczerze. I mega się cieszę. Wiem, że niektórzy zdobywają więcej, inni mniej, ale nie ma to znaczenia. Jak nawet 5 osób by oglądało mój kanał, mi by było bardzo miło i jest mi miło. A mój kanał ogląda no tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pod niektórymi filmami jest już 100 tysięcy i nawet 300 tysięcy prawie pod jednym filmem, wiadomo jakim, 5 obrzydliwych rzeczy. Tak, i to jeden z pierwszych filmów. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam, link pokaże się tutaj u góry. Chciałem wam bardzo podziękować za ten rok, że was tyle przybyło, że oglądacie, że komentujecie, że jesteście ze mną, że piszecie mi różne wiadomości, że daję wam dobrą energię i w ogóle. I chcę to dalej robić. Naprawdę się cieszę, że się angażujecie w to wszystko. Naprawdę nie macie pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do podsumowania roku. Zapraszam. Na początek chciałbym ogłosić konkurs, ale o konkursie trochę później, ale będzie, więc oglądajcie film, żeby nie przegapić momentów, w którym mówię o konkursie. Co spotkało mnie w roku 2018? Kilka prac, których pewnych rzeczy się nauczyłem, nie tylko fryzjerskich, ale też takich marketingowych i takich energetycznych, w sensie, że nie wolno dać się stłamsić, ale to już wam mówiłem w odcinkach, które gdzieś tutaj się wam u góry pojawią. No i kurczę, kilka prac. Otworzyłem własną firmę, która za chwilę też będzie miała rok, bo w marcu moja własna firma będzie miała cały rok, równy rok. Czyli w marcu nie dość, że mam urodziny, to w marcu jeszcze będzie rocznica mojej własnej firmy, która nazywa się Ciaro Art Vision. Rozpoczęło się też kilka projektów, takich secret project, na które jeszcze trzeba poczekać. Niestety nie mogę mówić za dużo, bo one jakby nie są, to wiem, że to jest dziwne i takie tajemnicze, ale one jakby nie są do końca jeszcze takie skonkretyzowane, jak ja to mówię. I to nie zależy tylko ode mnie niestety jeszcze, więc może w przyszłym roku coś się z tego już wykluje. Ale nic pewnego. Ale chcę się z wami dzielić tym, że coś się dzieje. Wiem, że niektórzy wolą mówić dopiero jak coś już takie gotowe. No ja do tych osób nie należę, bo jak coś się chociaż trochę dzieje, to ja lubię, wiecie, tak się tym ekscytować. No, po prostu lubię się ekscytować. Po prostu się ekscytuję, się cieszę, że coś się dzieje. Że odzywają się do mnie różne firmy i tak itd. Jak teraz wygląda moja praca? Gdzie pracuję? Jak pracuję i o co chodzi? Słuchajcie, od pół roku pracuję w takim studio, które mieści się na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Dokładne dane macie na moim Instagramie i na Facebooku. No i tam sobie właśnie pracuję. Jest to miejsce dla wolnych fryzjerów, czyli tak zwanych freelancerów. Chociaż niektórzy pracują tam na różny sposób, ale akurat ja mam swoją własną firmę i tam po prostu sobie najczęściej pracuję. Czasami pracuję w innych miejscach, ale to indywidualnie dogaduję z klientem. Jeśli na przykład klientów jest kilka w jakiejś grupie, jakieś czesania, wesela, to czasami jestem w stanie dojechać, ale to też jest bardzo indywidualna sprawa, którą obgaduję w trakcie, no wiecie, ugadywania się z klientem. No i tak to wygląda. Co jeszcze? Pracuję na YouTubie, bo nie ukrywam, że jest to moja pasja, uwielbiam to robić, ale mam z tego już korzyści jakieś finansowe i nie tylko. Więc na tym też chcę zbudować swoją firmę, bo jeśli dobrze oglądacie moje filmy i jakby obserwujecie mnie na Instagramach, które tutaj wam się wyświetlą, to pracuję też nad pewną kolekcją czegoś, co będzie takim moim kolejnym dzieckiem. Jeszcze nie mogę zdradzić, co to jest i kiedy to wyjdzie, ale cały czas coś się z tym też dzieje, więc naprawdę dużo się dzieje, tylko nie wszystko jeszcze jest zależne ode mnie. Dużo zależy ode mnie i większość, ale nie wszystko. Czasami wiecie, małe szczegóły rządzą całym w ogóle przedsięwzięciem. Naprawdę tak jest. Jeśli macie swoje firmy, to myślę, że wiecie, o czym mówię. A mówiąc o kanale, bo pytacie się mnie też o hejty i takie inne rzeczy. Słuchajcie, ja się tym hejtami naprawdę nie przejmuję.
Myślę, że jeszcze może kilka lat temu bym się przejmował. Może jeszcze na początku, jak założyłem kanał, jakieś hejty były, to gdzieś tam odpisywałem, ale nie chce mi się na to tracić czasu. Generalnie współczuję tym osobom, bo są to osoby, które nic w życiu pewnie nie robią, do niczego nie doszły i nie dojdą i po prostu tylko żrą chipsy i nie wiem, chcą komuś uprzykrzyć życie. I nawet one już mnie nie denerwują, tylko po prostu im współczuję. A, by the way, sorry za mój głos i że tak czasami... Ale jestem bardzo chory, może tego nie widać, a jak widać to trudno, ale mega się źle czuję, jestem chory. No ale chcę nagrywać dla was filmy, żeby nie było przerw. Tak jak mówiłem, filmy w poniedziałki i w środę. No. Mocno też pracuję nad rozwinięciem mojego Instagrama, bo też planuję z tym różne duże przedsięwzięcia, ale jeszcze też nie mogę dokładnie, konkretnie powiedzieć o co chodzi, ale no cały czas pracuję nad tym Instagramem. Chcę starać się teraz wrzucać więcej zdjęć i robić różne rzeczy za jakiś czas. No i dostaję od was bardzo dużo wiadomości na Facebooku, na Instagramie i dostaję bardzo dużo maili. I słuchajcie, ja was bardzo przepraszam, że nie jestem w stanie na wszystko odpisać, ale po prostu no nie jestem w stanie. Tych wiadomości jest z dnia na dzień coraz więcej, że niektórym już ciężko znaleźć, a ja naprawdę teraz dużo pracuję. Bo pracuję w studio jako fryzjer i nie tylko. Pracuję no z YouTube'em, pracuję teraz z Instagramem, pracuję z tymi różnymi projektami, muszę jeździć tam na rozmowę, bla bla, to, tamto. I słuchajcie, to może się wydaje, że tylko sobie siedzę, nagrywam filmik, ale ten filmik trzeba zmontować, trzeba ustawić światła, wszystko. Słuchajcie, ja wszystko robię sam. Jedyne, kto mi pomaga, no to moi przyjaciele i moje modelki na filmach i po prostu moja księgowa i tyle, ale wszystko robię sam, wszystko ogarniam jakby sam, moja bania, wszystko sam. Za jakiś czas to będzie musiało się trochę zmienić, bo nie ogarnę tego, po prostu ja tego nie udźwignę i boję się, że po prostu jakość tego wszystkiego się pogorszy, więc sam będę pracować do jakiegoś stopnia, ale już nigdy dla kogoś, tylko dla siebie. A jak dla kogoś będę coś robić, to po swojemu. No. A jeśli już jesteśmy przy tej jakości, to mam nadzieję, że ten film, jeśli chodzi o dźwięk, będzie już dużo lepszy. Bo słuchajcie, zainwestowałem w mikrofony naprawdę grube hajsy. Mam mikrofon i mikrofony polecane przez youtuberów z całego świata. Ustawiam tak, jak przeczytałem w internecie, żeby ustawić, ale ja już naprawdę nie wiem, co się dzieje. Raz ustawiam i jest dźwięk taki no znośny, nie jest idealny, bo ja jestem, wiecie, perfekcjonistą i jak coś nie idzie, no to... Jestem wkurzony, no ale no chcę robić te filmy, no ale no jak jest dźwięk nie taki, no to nie wiem, aż się jąkam z tym, naprawdę. Uwierzcie mi, mnie też to wkurza, że ten dźwięk w większości moich filmów jest tragiczny, ale nie wiem, co się dzieje. Na przykład, przypomnijmy sobie film 50 faktów o mnie, który wyświetli wam się tutaj u góry. Moim zdaniem osobiście ten dźwięk jest tam naprawdę fenomenalny. Ja jestem bardzo zadowolony. Gdyby każdy film mój miał taki dźwięk, ja bym się naprawdę cieszył. Dajcie mi znać. I słuchajcie, nagrywałem ten film z mikrofonem Rode Rycote Pro, coś tam. No właśnie, na tych samych ustawieniach, z tej samej odległości ustawiałem mikrofon, teraz też go mam. I jest inny dźwięk. Nie rozumiem tego. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że mam przemeblowany pokój i jest tutaj jakby teraz więcej przestrzeni, nie jest ten pokój wygłuszony, może to jest to. Nie wiem, jeśli ktoś z was na tym się zna, dajcie mi znać. Bo baterię wymieniałem, naprawdę wszystko z tym mikrofonem, dbam o niego, nie spadł mi nigdy, no nie wiem co jest. Krawatowe mikrofony tak samo kupiłem, lepsze, gorsze i w niektórych jest super dźwięk, a w innych jest gorszy. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest tak, że mam wyrąbane w ten dźwięk, ja się naprawdę staram i uwierzcie mi, jak ja robię teraz przed każdym filmem testy, nagrywam szybko filmik na różnych ustawieniach mikrofonu, jak już ma stać. Wybieram ten najlepszy i nagrywam. Po czym, jak już nagram film, przekładam kartę do komputera, renderuję film na program, bla bla bla, to ten dźwięk jest zupełnie inny niż potem robię przy próbie. Mimo, że nic nie zmieniam w ustawieniach. I uwierzcie mi, to mnie doprowadza do szału macicy i do szału w ogóle mózgu. No ale co mam zrobić? To już naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, jeśli coś wiecie, to dajcie mi znać. Jeśli chodzi o nowy rok i postanowienia noworoczne, to jeśli już nagrałem ten film, albo jeszcze nie, ale może chyba już nagrałem, to wyświetli wam się też on tutaj u góry, a jak nie, no to za chwilę będzie. No, albo jak go nie ma, a jest, to dajcie mi znać, to go wkleję za chwilę, bo czasami może mi się zdarzyć zapomnieć. Więc sorry. Okej, a teraz przechodzimy do konkursu. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie oczywiście subskrybować mój kanał, musicie obserwować mnie na moich 3 Instagramach, musicie lajkować mój fanpage na Facebooku, który też jest tutaj podany na dole. No i co trzeba zrobić, żeby wziąć jeszcze udział w tym konkursie?
pod filmem, czyli w opisie filmu jakby, dam wam linki do filmów z moimi tutorialami. I waszym zadaniem jest wybrać sobie jakąś fryzurę, jedną z tych wszystkich tutoriali. Pamiętajcie, że w niektórych filmach pokazuję kilka fryzur. Wybrać jakąś fryzurę i zrobić ją na sobie, albo zrobić ją komuś. Nawet możecie na sztucznej głowie, jak chcecie, obojętnie. I potem wysyłacie mi zdjęcie tych fryzur na maila, który wyświetli wam się tutaj na dole. Macie czas, kochani, do końca stycznia. I fryzura, która najbardziej mi się spodoba, będzie po prostu wygraną fryzurą. I do tej osoby trafi nagroda. A co możecie wygrać? Zestaw Olaplex do domu, czyli szampon, odżywkę i perfektor, czyli taki jakby cały, wiecie, ten rytuał jakby. To nie jest ten Olaplex, ten protektor, perfektor, który jest w salonie, bo to jest co innego. Raczej byście nie byli w stanie zrobić w domu sobie tego pierwszego, bo Olaplexy dzielą się na 1, 2, 3, 4, 5. I wy wygracie 3, 4, 5. Tak, ten zestaw jakby, no właśnie, do domu. Oczywiście dam wam instrukcję, jak to używać, co, jak, chociaż tam instrukcja będzie, ale w razie czego możecie do mnie śmiało napisać od konkursu, pod tego maila, który znowu tutaj wyświetla się wam na dole. I ja wam wszystko opiszę, co i jak najlepiej, jak to użyć krok po kroku. No, zestaw ten jest warty 300 zł mniej więcej, więc myślę, że warto, bo tak naprawdę to jest tylko zrobienie fryzury. I pamiętajcie, że wezmę pod uwagę to, że nie oglądają mnie tylko fryzjerzy. Więc spokojnie. I tutaj nie liczę na jakieś, wiecie, idealne fryzjerskie fryzury, ale postarajcie się. Tak, kochani, to już koniec tego podsumowania. Jestem bardzo zadowolony z roku 2018, mimo że przeżyłem bardzo dużo stresu i takich różnych, wiecie, emocjonujących sytuacji, ale naprawdę cieszę się, bo bardzo dużo osób mówiło mi, nie zakładaj kanału, uważaj z tą firmą, to i to. Ale słuchajcie, nikt nie miał racji. Jedna osoba, bo to nie jest nikt. To jest Ciaro Usago, który miał rację i któremu z miesiąca na miesiąc powodzi się coraz lepiej. I słuchajcie, to nie jest chwalenie się, ja się z wami po prostu dzielę moim szczęściem, bo się naprawdę cieszę, że jakby sam teraz jakby swoim takim życiem steruję. Tutaj nie mówię o jakichś projektach, ale takim życiem ja steruję. Jeśli nie muszę pytać nikogo, kiedy, czy mogę wolne, czy mogę to, ja sam decyduję. Jeśli coś schrzanie, to ja ponoszę konsekwencje. To jest zupełnie inaczej, nikt mi nic nie każe. I ta wolność, już i tak duża wolność, jest dla mnie czymś niesamowitym i czymś, do czego dążyłem przez wiele, wiele lat. Ale mało tego, chcę jeszcze więcej tej wolności. Ale to już w odcinku o postanowieniach noworocznych. Tak, więc jeśli film wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. I moi drodzy, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, bo to też ważne, żeby brać udział w konkursie. A my widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!